Witajcie! Z tej strony Ami oraz Amber. Chciałyśmy Was dzisiaj zaprosić na kolejny filmik. Jest to już nasz drugi filmik na tym kanale, ale jako pierwszy dotyczący rozkmin LPS. No, także o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Wyjaśnimy sobie definicję prototypów, unikatów i popularnych pet shopów. Później dowiemy się, jak powstały popularne pet shopy i jakie pet shopy zaliczamy do unikatów. Najpierw wyjaśnimy definicję prototypów, ponieważ nie będziemy się w tym filmiku dzisiaj jakoś za bardzo nimi zajmować. A więc prototypy są to pierwsze projekty figurek, które najczęściej później podlegają zmianie. Najczęściej prototypy zostawia sobie Hasbro. Jednak możemy zobaczyć, że kilka sztuk prototypów wyszło na rynek. Jednak kiedy te prototypy są na sprzedaż, nie są tanie. Kosztują bardzo, bardzo dużo, ponieważ jest ich naprawdę bardzo mało. Tak naprawdę nie wiemy ile, ale bardzo mało tych sztuk jest na świecie. Dlatego cena wynosi ich powyżej 1000 zł. No dobra, no to teraz czas na definicję, co to są te pop LPS. Pop to jest po prostu w skrócie popularne LPS. Jednak wydaje mi się, że większość ludzi mówi pop niż popularne. Ale znaczy to to samo. Dużo osób twierdzi, że przez serial Popular powstała piątka popularnych kształtów LPS. Do tej piątki zaliczamy spaniele, jamniki, dogi niemieckie, coli oraz shorthairy. No ale skąd ta teoria dotycząca tego serialu? W serialu Popular głównymi bohaterami byli m.in. jamnik, tak zwana Savannah, shorthair, tak zwany Brooklyn, coli, tak zwany Sage, dog niemiecki, tak zwany Tom i jeszcze była spanielka, której niestety imienia nie umiem wymówić. Oczywiście jeszcze było więcej bohaterów w tym serialu, ale ci są najważniejszymi postaciami. Przez dużą popularność tego serialu fani pokochali te figurki i od nazwy serialu Popular powstała piątka popularnych LPS. Jednak ja uważałam, że ta teoria jest troszeczkę naciągana. Napisaliśmy do Was z prośbą o Waszą teorię dotyczącą powstania pop LPS. Uważamy, że wszystkie teorie były świetne i dziękujemy każdemu, kto napisał swoją teorię. Naprawdę bardzo nam pomogliście. Niestety nie mam teraz czasu na przeczytanie wszystkich teorii, ale wybraliśmy dwie teorie, które po prostu nam się najbardziej spodobały i chcemy Wam je przedstawić. I pierwszą teorią, którą przedstawimy, jest od Ohai. Seria rozpoczyna popularność kształtów, które tam występowały, w tym również niepopy. Ale to ludzie zaczęli sobie odpowiadać. Część oglądało Popular, a druga część po prostu zgadzała się z zdaniem osób, które to oglądają. Po jakimś czasie dotarło to do Polski. Jednak z czasem i ilością nowych seriali ludzie odrzucili część kształtów i zrobiło się ich tylko 6. Ceny zaczęły rosnąć i ludzie zaczęli się rzucać na popy. Bardzo fajna teoria i myślę, że naprawdę mogło tak być tak naprawdę. Ja też tak uważam. Kolejną teorię mamy od Nat LPS. Ja myślę, że serial, niekoniecznie jeden i niekoniecznie Popular, po prostu jakiś znany, zaczął ich popularność. A później inne LPS-tuberki wzięły przykład z tych bardziej znanych i zaczęły używać tych samych kształtów figurek. Poza popami są też inne LPS z większą wartością od zwykłych, na przykład bigle czy ciłały. Myślę, że zwyczajnie te 6 figurek występowały najczęściej w filmikach z LPS i przez to ich wartość wzrosła, ponieważ stały się bardziej pożądane od innych, co poskutkowało wzrostem ich cen. No, też się wydaje taka prawdziwa ta teoria. Naprawdę mogło też tak być. Możecie oczywiście dalej pisać komentarze tam pod społecznością. No, my oczywiście będziemy to czytać i analizować to jeszcze. Na dodatek Altrixa LPS zapytała się LPS Skyli, co ona o tym sądzi. I przekazała mi informację, za co i Skyli, i Altrixie dziękujemy za tę informację. Teoria mówi o tym, że LPS Pop powstały w kilku sposobach. Numer 1. LPS Pop to same psy i koty i od pierwszego spojrzenia na te figurki można stwierdzić, który to pies, a który to kot. A na przykład ciłałę trudno od razu stwierdzić, co to jest za zwierzę. Numer 2. Większość tych LPS mają wesoły wyraz twarzy. Numer 3. Ich kształty umożliwiają wiele czynności. Stoją na 4 łapkach i są stabilne. Wyjątki to coli o hashtagu 58, no i spaniele raczej stabilnie stoją, ale no na 3 łapkach niestety stoją. Numer 4. Przez serial Popular, o którym wspominałyśmy wcześniej. Numer 5.
Kiedy LPS były w sklepach, dzieci wybierały bardziej psy i koty niż ptaki czy lwy, więc kupowano przede wszystkim psy i koty. Numer 6. Jak LPS Pop zaczęły drożeć, to ludzie bardziej zaczęli kupować Pop LPS, ponieważ większość osób ma zakodowane, że im droższe, tym lepsze. A wy? Co o tym sądzicie? LPS popularne są drogie tylko dlatego, że kolekcjonerzy pokochali te kształty. Tak naprawdę to są zwykłe figurki, których cena z roku na rok rośnie. Dobra, przejdźmy teraz do unikatów. Unikaty to figurki, które bardzo trudno zdobyć i zostało ich mało wyprodukowanych. Są różne rodzaje unikatów. Comic-Con, czyli LPS sprzedawane na Comic-Conie. Chinese New Year, LPS, które były produkowane specjalnie na chiński Nowy Rok. Na przykład, krowa w 2009 roku była wyprodukowana z powodu roku bawołu. Złoty tygrys w 2010 roku, ponieważ był rok tygrysa. No i później królik w 2011, smog w 2012. Hasbro miał jeszcze przez 7 lat produkować LPS na tą okazję, ale wyszła generacja trzecia i plany się zmieniły. Następnym rodzajem unikatowych LPS-ów to są limitowane edycje. Podobno są unikatami, bynajmniej Hasbro tak chciało. To są te LPS, które można było dostać za naklejki. Kolejnym z rodzajów LPS to są bonusowe LPS. Są to LPS, które występowały tylko w bonusowych zestawach. Nigdzie indziej nie można było ich kupić. Kolejny rodzaj to Country Exclusives. Są to LPS, które były sprzedawane tylko w danym kraju. LPS Hanna w swojej serii o najrzadszych LPS na świecie dodała jeszcze warianty. Jednak my uważamy, że nie są one unikatami. Jest jeszcze Żółw. Najbardziej unikalny LPS na świecie. Był on do wygrania w konkursie. Trzeba się bardzo postarać, żeby go zdobyć. Po pierwsze, cena sięga nawet do 4000 zł. Po drugie, jak jest na sprzedaż, to od razu znajduje się kupiec. Nawet za taką cenę. Jeśli będziemy uważać, że te LPS, które zostały wcześniej wymienione, są unikatami, wychodzi na to, że... Po pierwsze, nie każdy unikat jest drogi. Niektóre unikaty można kupić nawet za 20 zł. Czasami jest to z powodu braku wiedzy o unikatach. I numer 2. Comic-Con Kitty nie jest jedynym popem, a zarazem unikatem. Jak to możliwe? Jeżeli obejrzymy serię u LPS Hanny, gdzie pokazuje najbardziej unikatowe LPS na świecie, możemy zauważyć, że na przykład Shotfer Hashtag 410 był sprzedawany tylko z domkiem i nie zawsze, ponieważ był to bonusowy LPS. A bonusowe LPS są unikatowe, ponieważ nie każdy domek posiadał bonusowe LPS. I można było je kupić tylko wtedy, jak napotkało się na zestawy z bonusami. Uważam, że z tego powodu cena tego Shotfera jest taka wysoka. Ten LPS kosztuje około 700 zł. Jest też w Polsce do kupienia, ale na Vinted po 800 zł oraz na Oliksie po 950. No, według mnie tego Shotfera też możemy nazywać unikatem. Ale nie tylko te dwa LPS możemy nazywać i unikatem, i popem. Jamniczka o hashtagu 1631 również była sprzedawana tylko w bonusach. Ostatnio jej cena poszła bardzo w górę. Możliwe, że spowodowało to świadomość, że jest ona unikatem. Albo po prostu ludzie ją polubili, bo nie można zaprzeczyć, że jest naprawdę piękna. I to są dwa popularne LPS, które były sprzedawane tylko w bonusach. Przejdźmy teraz do trzeciego odcinka z serii od Hanny. W tym filmiku omawia ona warianty i Country Exclusives. Warianty omińmy. Zajmiemy się Country Exclusives. Tak jak już wcześniej mówiłyśmy, są to LPS, które były dostępne tylko w jednym kraju. Z tego rodzaju mamy kolejne dwa pop LPS. Są nimi jamniczka o hashtagu 2046. Jamniczkę tą można było kupić tylko i wyłącznie we Francji. Natomiast drugim takim LPS jest Spanielka o hashtagu 568, którą uważam za wielkiego unikata. Nie dość, że była sprzedawana tylko w Australii, to jeszcze był to bonus. Niestety nie znalazłam zdjęcia zestawu, w którym ten Spaniel był sprzedawany. Jeśli wy macie zdjęcie zestawu z tą Spanielką jako stan nowy, możecie wysłać nam zdjęcie. Byłybyśmy bardzo wdzięczne za to. Z tego wszystkiego wynika, że mamy 5 LPS pop, a zarazem unikatów. Możemy zauważyć, że ceny tych LPS pop powiedzianych nie są niskie. To też mogło być spowodowane niską dostępnością LPS. A jakie jest wasze zdanie? Uważacie, że ta piątka LPS również zalicza się do unikatów? Dajcie znać w komentarzach. Mamy nadzieję, że filmik wam się spodobał. Możecie napisać w komentarzach, jaki temat poruszyć w następnym filmiku. Również zapraszamy do napisania waszych teorii na jakiś dowolny temat związany z LPS. Dziękujemy bardzo za obejrzenie i do usłyszenia. Pa, pa!